Witam Was serdecznie z warsztatu Chrisa Rolnika. To ten Chris Rolnik, który tworzy. Chris Rolnik jeszcze sobie zapomniał, że tam gdzie filtr, te sitko hydrauliczne tam jest od spodu. Mówię, ty jeszcze tam korek. Mówię, a jak wypuścić olej, to wszystki. Kurde, a tam jeszcze z 8 litrów było w tamtym miejscu. Także jak spuszczacie olej, to 3 koreczki. Ten mały tu z przystawki z napędu na klucz 19 i 2 korki na klucz 30 odkręcajcie, bo tam jeszcze 8 litrów oleju. To bym sobie wymienił, dlatego się tam sobie leci, a ja się zająłem czymś innym, tym sprzęgłem wiskotycznym. No i teraz właśnie jesteśmy w sytuacji patowej. Dlaczego jesteśmy w sytuacji patowej? Będzie coś jeszcze widać? Będzie. Ona sobie tutaj wyjdzie. O, wyjdzie tutaj. Wiatrak przesuniemy. Przesuniemy wiatrak. A co teraz się stanie? Ja już tamtym próbowałem. No i właśnie to jest ta sytuacja patowa. I ją tak sobie nazwałem. Po Chrisowemu. No i teraz zaś trzeba tą osłonę odkręcać. Żeby tego nie połamać ani nic, a tak pięknie tu sobie śrubki dorobiłem, o kurde, zapasowałem uszczelkę od szyb, tu wszystko pouszczelniałem w tej obudowie, żeby on ciągnął przez chłodnicę, a nie gdzieś sobie z boku. No ale co z tego, no i teraz znowu trzeba rozkręcić, żeby to założyć. Także uważam, że to nie jest zbyt dobrze rozwiązane, bo powinno być tak, że te śmigło powinno się tutaj cofać w taki sposób, aby weszło nam tu. No kiedyś też próbowałem tutaj koło pasowe jeszcze ściągnąć te, gdzie jest tutaj ten pasek przechodzi, gdzie tutaj od sprzęgła wiskotycznego. Tu gdzieś obudowę odchylałem, to jeszcze było wszystko połamane. Zaraz nie ma takiej możliwości, żeby się ona odsunęła, także muszę ją na pewno odkręcić. No i te sprzęgło wiskotyczne wyjdzie nam tylko w tym miejscu. Po odsunięciu tej obudowy, łącznie z tym wentylatorem. No nie jest to zbyt dobrze pomyślane, bo fajnie byłoby, by tutaj między śmigłami była taka dziura, żeby to sprzęgło wyszło. Ale tu nie ma takiej możliwości, żeby ono tu wyskoczyło. No jak tam to nie wyszło, no ono jest tu za duże. O, chyba, że nie wiem, może na tyle wiatrak nie pójdzie, no to zobaczę. Ale coś mi się wydaje, że się nie obejdzie bez rozkręcania tej osłony. No, ale jak mamy coś połamać, to lepiej to rozkręcić te parę minut, to już nie ma dzisiaj znaczenia. Jakoś tam sobie ten olej zleci, jeszcze sobie przejrzę ten świt, te sitko, wyciągnę może tą rurę, albo chociaż tam przez ten korek, tam jest, bo dobrze widać, tylko niech ten olej przestanie kapać, bo będzie mi kapać na głowę, albo na oczy. Poświetlę tą lampką, zobaczę jak on tam wygląda, czy coś tam jest na nim, czy go nie ma. Ja Was tu serdecznie pozdrawiam z warsztatu Chrisa Rolnika. Aha, 80 już płyt wymieniłem. Zostało mi tylko ten odstojnik pod kabiną wymienić, bo tam ucieka powietrze. Pozdrawiam Was serdecznie.